Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogliście Państwo przybyć na tą konferencję w dniu dzisiejszym. Ja się przedstawię, nazywam się Radosław Żegalski, od 2015 roku jestem członkiem zarządu, w tej chwili prezesem w spółce MPEC. Jestem absolwentem Politechniki w Białymstoku, skończyłem energetykę przemysłową. Specjalizowałem się w elektrociepłowniach gazowo-parowych, absolwent z 1996 roku. Pracę swoją zawodową rozpocząłem w 1996 roku w zespole elektrowni Ostrołęka. Tam przeszedłem każdy z etapów szkolenia, począwszy od obchodowego kotła, zamiatałem węgiel, aż po sterowanie turbiną 200 MW. Ukończyłem też dzięki właśnie też pomocy elektrowni kurs dla członków rad nadzorczych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Z zamiłowania jestem programistą. Przez 15 lat programowałem, pisałem programy klasy E, RP do zarządzania firm poprzez księgowość, finanse, rozliczanie, magazyny. Praktycznie od podszewki znam każdą dziedzinę w przedsiębiorstwie tego właśnie typu. I no, spotkaliśmy się tutaj po to, jak Państwo się domyślacie, po konferencji prasowej, jaka miała miejsce w piątek, konferencji prasowej, na którą zwołał Pan Radny Tomasiewicz. I w tym miejscu no, po prostu nie mam innego wyjścia, jak chcę zacząć nowy etap odbudowy dobrego imienia spółki. Po tym, jak to radny Tomasiewicz dopuścił się moim zdaniem tak zwanego, jak to się mówi w kodeksie karnym, zniesławienia w środkach masowego przekazu. Miało to miejsce już od dłuższego czasu, a piątkowa konferencja radnego w zasadzie postawiła tylko kropkę nad i. Z wypowiedzi pana radnego w zasadzie wynika, że w spółce dzieją się tylko i wyłącznie złe rzeczy. W jego szeroko pojętej opinii wszystko, co robimy, inwestycje, reklama, to jest jedno wielkie zło dla mieszkańców, a odbija się to głównie na seniorach, na których tak bardzo zależy prawdopodobnie panu radnemu. Pan radny dopuszcza się także na tej konferencji kłamstw na temat spółki. Kłamstwa te są powielane na jego profilu społecznościowym. Mało tego, wykupuje też płatne boty, które w mojej ocenie hejtują też naszą spółkę. Ale zadałem sobie takie pytanie, tutaj właśnie też stąd się chciałem się przedstawić. Takie pytanie zadano mi też tutaj jedna z pań redaktorka zadała mi pytanie, no kto, z kim tak naprawdę tutaj ja polemizuję, kto to jest ten pan radny, i zadałem sobie trochę trudu, zacząłem się pytać ludzi i no, nie wiem tak naprawdę, kim jest pan radny. Z wykształcenia nie mam pojęcia, no, tam chodziły słuchy, też takie informacje, nie wiem, czy są prawdziwe, że, czy ma maturę, czy już ją zrobił, czy ma wyższe wykształcenie, nie wiem. Tutaj kolega Marek w swoim portalu, kiedyś też tam kilkukrotnie widziałem, pisał, że jestem ekonomistą. W związku z tym moje pytanie też jest takie do pana, żeby pan też po prostu pochwalił się w jakiś tam sposób, jakie osiągnięcia zawodowe zdobył. Jeżeli ma jakieś wykształcenie, to jak długo pracował w tym zawodzie, jeżeli jestem ekonomistką i skończył maturę. Nie wiem, kim jest, natomiast z tej konferencji, którą przedstawił, wiem jedno, okrzyknął się mianem niekwestionowanego lidera w zadawaniu pytań.
szacunek, naprawdę czapki z głów. Osobiście nie chciałbym, żeby moje dzieci mówiły o mnie jako o tacie niekwestionowanym liderem w zadawaniu pytań. Do tej pory wydawało mi się, że liderami w zadawaniu pytań są raczej dzieci i do tej pory tak uważam. Ale chcę teraz tutaj przejść do meritum i chcę się odnieść do tych spraw, które poruszył na konferencji, jak też przedstawię to na swoich społecznościowych stronach. Pan Domasiewicz, lider w zadawaniu pytań, niekwestionowany. I na wstępie chcę powiedzieć, że właśnie jesteśmy na etapie ubezpieczania majątku trwałego naszego przedsiębiorstwa. I w tej chwili przekroczyliśmy już magiczną kwotę 200 milionów złotych. To jest 238 milionów złotych. Jest wyceniany przez firmy ubezpieczające nasz majątek. Jest to wartość odtworzenia, czyli realna wartość naszego majątku. Kiedy tutaj zaczynałem pracę w 2016 roku, ten majątek był ubezpieczony na 120 milionów złotych, to jest praktycznie dwukrotnie wzrosła wartość tego majątku. I teraz chcę się odnieść do tych wypowiedzi pana radnego, który zarzucił tutaj prezydentowi, panu Mariuszowi Chrzanowskiemu, że w 2021 roku, w listopadzie, pan prezydent oświadczył, że ceny będą, że zrobimy wszystko, żeby te ceny nasze były niższe. I powiedział też, że to jest kłamstwo, tak, że jak można teraz spojrzeć w oczy i tak dalej. Proszę Państwa, musimy się cofnąć do 2021 roku. To jest 2021 rok notowania cen węgla od 2011 roku. Widzimy, że do listopada, to jest właśnie listopad 2021 rok, ceny praktycznie wahały się w granicach do 400 zł. I ten trend był wcześniejszy jednakowy. Tutaj w tym właśnie miejscu pan prezydent otrzymał ode mnie informację, no bo tylko tak naprawdę bazuje na tym, co ja mu przekazuję w sprawie MPS-u, no bo skąd by to mógł wiedzieć. Założyliśmy wtedy, że cena może wzrosnąć powyżej 500 zł, a my dzięki naszym inwestycjom będziemy w stanie obniżyć cenę jeszcze ciepła. Natomiast za 3 miesiące nastąpiła, tak jak wiemy, wybuch wojny na Ukrainie. Ceny poszybowały paliw, nie tylko węgla, praktycznie o procent 600, tak? One w tej chwili są na poziomie powyżej 1000, były ceny około 1500 zł i wyższe. Są to notowania polskiego indeksu rynku węgla energetycznego. Tam pan radny przedstawia, czy też powołuje się na giełdę ARA z Amsterdamu. Nie znam, proszę Państwa, żadnej firmy, która zakupuje w Polsce węgiel na giełdzie w Amsterdamie. To jest po prostu absurd. Jest to na pewno jakaś tam forma wizualnego przedstawienia trendów, jakie mają miejsce w Europie. Natomiast my tutaj w Polsce mamy indeksy swoje i jest to instytut, który prowadzi to już od wielu, wielu lat. Także proszę Państwa, jak można zarzucać, że ceny w ogóle wzrosły, jeśli właśnie od tego momentu ceny poszybowały w górę. Embargo na węgiel do tego się przyczyniło. Przyczyniło się też do tego embargo na zrębki leśne, które też poszły, proszę Państwa, w górę. Ale nasze inwestycje, które przeprowadziliśmy wcześniej, doprowadziły i tak do tego, że nasze ceny, tutaj mamy ceny z naszych okolicznych miejscowości, w których też są systemy miejskie, i w tej chwili nasza cena to jest 69,20 zł
28 groszy za gigadżul. Proszę tutaj spojrzeć, jakie są ceny w innych miejscowościach i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przedsiębiorstwo nasze zrobiło wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić tanią energię w naszym mieście, czy też nie, czy też po prostu czy my po prostu mamy się bać spojrzeć w oczy mieszkańcom Łomży, czy też seniorom. Proszę Państwa, no wydaje mi się, że to jest raczej oczywiste. Ale zarzuca nam też Pan Radny, że zaburzamy nasze przedsiębiorstwo, że poczynamy tutaj bardzo duże inwestycje, nietrafione, tak jak to określił. Proszę Państwa, od dawna było wiadomo w branży i w Europie, że od 1 stycznia 2023 roku, czyli od tego stycznia, który był, od tej daty obowiązują nowe normy emisji spalin. Co to oznacza dla przedsiębiorstwa takiego jak my? Że musimy je po prostu spełniać. I żeby je spełniać, to można to zrobić na kilka sposobów. Tu są takie podstawowe warianty. Pierwszy wariant to jest taki, jaki na przykład, proszę Państwa, zrobił Włocławek. Tutaj też podałem tutaj to miasto, dlatego, bo jest to miasto bardzo podobne do Łomży i ma identyczny park maszynowy, czyli identyczne kotły. I oni wybrali wariant w postaci takiej, że uzbroili stare kotły w nowe filtry, nowe urządzenia, które pozwalają spełniać nowe normy emisji spalin już od 1 stycznia właśnie tego roku. Myśmy poszli inną drogą, tych wariantów jest więcej, ale to jest tylko pokazane są tutaj dwa. Myśmy poszli inną drogą, zaczęliśmy budować i skończyliśmy to dwa kotły. Jeden kocioł wodny, który zapewnił nam 50% produkcji energii cieplnej z biomasy. Oddaliśmy niedawno drugi kocioł, który też produkuje ciepło, ale też produkujemy energię elektryczną. Jeszcze o tym też kilka zdań powiem. Co to zapewniło nam? Że nie płacimy, czy też płacimy dużo mniej za emisję dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla, gdybyśmy nie zrobili tych instalacji, a tych nowych kotłów, a gdybyśmy zrobili instalacje na tych starych urządzeniach, to byśmy nadal płacili w tym roku 25 milionów złotych, płacilibyśmy do Unii. Nie my, tylko Państwo, czyli mieszkańcy Łomży musieliby te pieniądze nam przekazać i one byłyby w cenie ciepła. My teraz płacimy około 5 milionów złotych za tamten rok, także skala jest bardzo duża. Koszty obu inwestycji, przystosowania starych kotłów, czy też tej ścieżki, którą myśmy poszli, są bardzo podobne. Czyli my i tak musieliśmy coś zrobić. I tak musielibyśmy wziąć kredyty i tak byśmy to musieli spłacać. Gdybyśmy poszli tą pierwszą drogę, mielibyśmy cenę około, myślę, że byłaby to cena około tej ceny, którą teraz ma Włocławek, czyli dwukrotnie wyższa, czyli każdy mieszkaniec Łomży płaciłby dwukrotnie więcej za ciepło. Ale, proszę Państwa, nie wszyscy wiedzą, ale już my się postaramy na pewno, żeby mieszkańcy Łomży się dowiedzieli, że bardzo usilnie namawiał nas Pan Radny przez wiele, wiele lat. Krytykował naszą drogę w zieloną energię. Namawiał nas na to, żebyśmy budowali źródła gazowe. Jest to oczywiście tańsza budowa, niższe koszty, proszę Państwa, łatwiej się to prowadzi. Rozwiązania są wygodne, brak logistyki dostaw. My teraz logistykę dostaw mamy bardzo, bardzo trudną. Jest to pełna automatyzacja, ale ma jedną wadę. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, natomiast bardzo złym dla odbiorców ciepła. Czemu? Bo, proszę Państwa, ceny są wysokie. I teraz tutaj mamy cenę naszą
69 i to jest dla całych, to jest nasz cennik, który teraz mamy, a to jest cena dla jednego odbiorcy, którym był szpital, gdzie właśnie wydzierżawiliśmy kotłownię gazową i to są ceny, jakie obowiązują teraz w szpitalu. Gdybyśmy poszli drogą pana Domasiewicza, proszę państwa, wszyscy by płacili około 300 zł, to jest, proszę państwa, czterokrotnie więcej niż teraz. I mówię o tym tutaj głośno i muszą się ludzie dowiedzieć, bo ja naprawdę mogę spojrzeć każdemu seniorowi w oczy i powiedzieć wprost, co by było, gdybyśmy po prostu posłuchali się pana Domasiewicza, niekwestionowanego lidera w zadawaniu pytań. Jeszcze raz podkreślę, bardzo mi się to podoba. Rodzina miała naprawdę moja wielki ulub, jak opowiadałem o tym. Następny temat, reklamy. Czy MPEC powinien się reklamować? Czy jesteśmy monopolistą? Według pana Domasiewicza jesteśmy monopolistą na tym rynku. Praktycznie nie ma innego źródła ciepła, jak tylko źródło z MPEC-u. Czy to jest prawda? Konkurujemy z gazem ziemnym, gazem LPG, gazem LNG, z pompami ciepła, z pelletem na ziarna, na pelet zwykły, na ekogrosze, piece indukcyjne, ogrzewanie elektryczne. To jest po prostu, to jest konkurencja nasza, która jest rozpowszechniona praktycznie w naszym mieście i każdy może korzystać z dowolnego źródła ciepła. Podam tutaj nawet taki prosty przykład Veneda, która praktycznie jest zbudowana na naszej rurze, nie korzysta z naszego ciepła. Czemu? Dlaczego? Nie wiem. Proszę na to, nie za moich czasów, ale jest po prostu wybór, tak? Ludzie mają wybór. A jeżeli mają wybór, no to forma reklamy, czy też przekonywania ludzi do nas, zresztą buduję tutaj przez cały czas, odkąd jestem, dobry klimat, do współpracy z deweloperami. Proszę państwa, podstawowy temat, cena ciepła. Co to jest cena ciepła? To są koszty MPEC-u dzielone przez ilość sprzedanego ciepła. To jest po prostu prosta definicja ciepła. Co zrobić, żeby cena ciepła była stała? Utrzymuję, że koszty MPEC-u są stałe. Tylko wtedy, jeżeli tutaj w mianowniku sprzedaż się zwiększy. Kiedy się zwiększy? Kiedy w przedsiębiorstwach się zwiększa sprzedaż? Między innymi dzięki temu, że się reklamujemy. Kto buduje budynki, kto jest deweloperem, kto głównie decyduje, nawet w rodzinie, kto decyduje o tym, jakie źródło ciepła będzie. Mąż, żona, proszę państwa, no wydaje mi się, że akurat w tej sprawie będzie decydował mąż. Deweloperami, których znam, są wszyscy faceci. Jak można reklamować? Gdzie? Właśnie w sporcie, proszę państwa. Sport to jest droga przemowy, droga wspólnej nici, przyjaźni, bo my już jesteśmy zaprzyjaźnieni. Właśnie dzięki temu, że mamy reklamę między innymi na imprezach sportowych. I nadal to, proszę państwa, będziemy robić. Bo to przynosi efekty, proszę państwa. W ciągu 4 lat nasza moc zamówiona, czyli tak naprawdę realnie sprzedaż, wzrosła o 12%. Czyli o 12%, gdybyśmy mieli stałe koszty, spadłaby cena. Czemu by spadła? Bo to jest efekt skali. Im więcej sprzedamy, tym nasze koszty rozkładają się na większą ilość odbiorców ciepła. Dlatego będziemy się reklamować w miarę możliwości. Z jakich pieniędzy się reklamujemy? Pan Domasiewicz mówi, że to właśnie ci biedni emeryci na to się składają. Proszę państwa, mamy jeszcze inne przychody. Mamy przychody związane z wynajmem, bardzo duże pieniądze. Teraz dochodzi nam jeszcze około 15 milionów przychodów na marży, która będzie około 500% z tytułu sprzedaży prądu. My mamy na to pieniądze. Właśnie to był ten cel, żeby wreszcie tak naprawdę takim właśnie panom jak pan Domasiewicz zamknąć usta, żeby nie wpychał po prostu ludziom
znowu takich tych głupot, że ktoś się na to tutaj składa. Odkąd tutaj jestem, proszę, proszę Państwa, pilnuję cały czas tego, żeby te ceny nasze tutaj były na poziomie realnym, żeby nikt naprawdę nie zarzucił nam, że przepłaca. Stąd mamy też taką liczną ilość odbiorców ciepła. Następny temat. Temat tego takiego paneru, który tutaj występuje, to jest, że 39 milionów złotych pozostało w kieszeniach naszych mieszkańców. To jest, proszę Państwa, prawda. Skąd to się po prostu, skąd się kwota bierze? To jest ta kwota niezapłaconych opłat za dwutlenek węgla dzięki temu, że my nie mamy opłat, bo spalamy biomasę. Pan Domasiewicz się pyta ludzi, czy oni czują to w portfelach, a ludzie mówią, że nie czują tego. I chwała Panu, że nie czują, bo czułyby dopiero wtedy, gdybyśmy po prostu wdrażali pomysły pana Domasiewicza, kiedy cena byłaby czterokrotnie wyższa, to cztery razy mniej by każdy, jeżeli teraz spojrzy w portfel, to by miał cztery razy mniej w portfelu, jeżeli chodzi o opłaty za ciepło. I o tym po prostu zamierzamy też opowiadać. Następny temat, proszę Państwa, następny temat to jest temat nietrafionych inwestycji. Sami Państwo ocencie, czy te inwestycje są trafione, czy nie. Ale chcę tutaj zwrócić uwagę, czy też omówić temat czerwonego bonu, który jest bardzo też często poruszany, że rzekomo są tutaj straty. Owszem, są straty, ponosimy na tym straty, natomiast te straty w żaden sposób nie obciążają mieszkańców Łomży. Straty wynikają z czego? Kupując tą nieruchomość, zobowiązaliśmy się do tego, że utrzymamy ceny na poziomie, który wtedy obecnie był. I przez cały rok nie mogliśmy ich zwiększyć, a jak widzimy, ceny opału drastycznie poszły w górę. Myśmy te ceny dopiero nowe wprowadzili po roku, czyli w listopadzie w tamtym roku, także nie było szans na to, żeby po prostu się tutaj odkuć. Traktujemy to jako inwestycję. Czy proszę Państwa, czy naprawdę wierzycie Państwo, że zrobiliśmy to sobie odpad, tak sobie po to, bo nie mamy co robić? Proszę Państwa, my naprawdę mamy co robić. Już ja i nie mówię tutaj o zalewaniu mnie pytaniami, które po prostu, na które nie mam czasu odpowiadać. Ja nie mam czasu, proszę Państwa, usiąść tutaj przy tym stole. Co tydzień siadamy z inżynierami, rozmawiamy, omawiamy tematy. Od kilku tygodni ja nie mam czasu z nimi usiąść, bo muszę odpowiadać na jakieś pytania. Nie mówię, że czy słuszne, czy nie, ale proszę Państwa, to jest po prostu czasami naprawdę wielka, wielka przesada, bo to jest, ma służyć jednemu, kampanii wyborczej, którą rozpoczął w moim odczuciu pan niekwestionowany lider w zadawaniu pytań, czyli pan radny Domasiewicz. Czerwony bór. Proszę Państwa, chcemy tam już, to nie jest tajemnica, chcemy tam zbudować spalarnię odpadów medycznych. Czy to się nam uda? Nie wiem. Jestem przekonany, że jest szansa. W tej chwili procedujemy, to naprawdę ten proces nie jest łatwy. Ile to będzie jeszcze trwało? Nie wiem. Natomiast są dwa rozwiązania. W tej chwili już wiemy, że przejmuje ten cały obszar, którym tam działamy, wojsko, MON, i MON będzie, będziemy mieli wybór, albo nas wykupią z nawiązką, czyli wszystkie te nasze koszty będą zwrócone, albo dogadamy się w jakiś tam sposób, ponieważ jeżeli tam będzie 2000 żołnierzy, to ktoś musi ogrzać. Ktoś to musi zrobić. Nie wiem, jak to będzie. Na pewno nie stracimy na tym, proszę Państwa. To nie jest, proszę Państwa, prosty proces. Ten proces, który tutaj robiliśmy wcześniej przy tych inwestycjach, też trwał długo. Panu Domasiewiczowi może się kojarzy to.
z hodowaniem truskawek. No to jest prosty temat, tak? Sadzamy na wiosnę, zbieramy. Proszę Państwa, to nie jest taki proces. Takie procesy trwają dużo, dużo dłużej. Poczekajmy, dajcie nam po prostu spokojnie pracować. Następny temat. Jest strata, będą podwyżki. Kolejna bzdura. Żadna strata nie wpływa na jakiekolwiek zwiększenie kosztów. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Odwoływanie się do giełdy ARA wspominałem. Amsterdam, nie znam przedsiębiorstwa, które kupuje na giełdzie węgiel, na giełdzie w Amsterdamie czy tam w Rotterdamie. Poruszamy się na naszych tutaj indeksach. Zrębki. Zrębki są kupowane spotowo i w ocenie znawcy pana niekwestionowanego lidera w zadawaniu pytań, w jego ocenie jest to niebezpieczna sytuacja. Proszę Państwa, prawda jest taka, że ceny tak rosły, że nikt tych umów z nami nie chciał. Po prostu nikt tych umów nie chciał, bo cena praktycznie co tydzień szła w górę, była wojna, embargo, działy się naprawdę różne sytuacje. Udało się nam to opanować. Teraz jest sytuacja taka, że te ceny spadają i to my nie chcemy stałych umów, bo teraz idzie w drugą stronę. Stabilności w naszym kraju niestety, proszę Państwa, nie ma. I to nie jest tak, że my nie chcemy tych umów. Tych umów nie miał nikt, proszę Państwa, chyba że ktoś miał stare. A jak miał stare, to były zrywane, bo koszt zerwania był tańszy niż tak naprawdę sprzedanie tego w innym miejscu. Temat, proszę Państwa, który na pewno jeszcze tutaj wróci, to jest temat wynagrodzeń, bo takie pytanie też tutaj padły wcześniej pan radny Domasiewicz. Czy też lider, tak jak już tutaj wiemy, w pewnej dziedzinie będzie na pewno miał takie pytania. Miał wcześniej, wspomniał też tam gdzieś tam, pamiętam, mamy to zapisane, nasza kancelaria prawna, którą wynajęliśmy, ale to o tym trochę później tym się zajęła i to wszystko zbiera. Wynagrodzenia. Mówił, że wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie było. A były, proszę Państwa, przez 3 lata moi pracownicy wszyscy czekali na to, żeby one były. Nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, bo naprawdę budowaliśmy, były bardzo duże wydatki i w tej chwili od 1 stycznia nasz fundusz wzrósł prawie o 28% w skali rok do roku. Fundusz wynagrodzeń. Słucham? Fundusz wynagrodzeń. Wynagrodzeń. Z czym to jest związane? Z tym, że ci ludzie czekali na wynagrodzenia. Wiemy, że i była inflacja. Wszyscy tak naprawdę pracują na pełnych obrotach. Doszło bardzo dużo stanowisk takich typowo specjalistycznych. Praktycznie wynagrodzenia powyżej 100 tysięcy, powyżej 10 tysięcy złotych są już u nas, teraz się robią normą. Po prostu automatyk nie przyjdzie teraz tutaj za niższe po prostu pieniądze, a wprowadziliśmy bardzo dużo innowacji. Jest dużo niebezpieczeństwa, są związane też z eksploatacją, bo ciśnienia pary, które tam teraz panują, są bardzo duże. Byłem sam świadkiem takiej katastrofy, jak jeszcze pracowałem w elektrowni Ostrołęka, kiedy taka rura wybucha i wiem, co to znaczy. I wiem, że ludzie się po prostu boją. Jeżeli się pracuje i odpowiedzialnie, zresztą będziemy chcieli też to tutaj nagrać, jak to teraz u nas wygląda. Naprawdę, ci ludzie muszą zarabiać i oni będą po prostu zarabiać. Wydajemy też pieniądze na szkolenia, wyjazdy, to będzie na pewno następny temat. Pan Marek też na pewno się o to postara, żeby to w jakiś tam sposób wybrzmiało negatywnie. I szkolenia prowadzimy, jeździmy. Praktycznie wszyscy, proszę Państwa, którzy chcą, pracownicy jakiekolwiek szkolenia mają pozwolenie. Szkolenia to jest rzecz priorytetowa. Wszyscy muszą być na bieżąco. Jeżeli po prostu nie będą, to jesteśmy w tyle. Cały czas świat, automatyka, praktycznie
postęp jest tak duży, że trzeba być na, być na bieżąco. W mojej ocenie tych wyjazdów powinno być jeszcze więcej. Nie mamy na to niestety, proszę Państwa, czasu. Cóż, na koniec chcę tylko podziękować za ten czas. Nie wiem, czy to trwało te 10 minut. Natomiast chcę powiedzieć, że proszę Państwa, nie mamy tutaj wyjścia, bo ten hejt i te sprawy, które porusza Pan Radny, no nie mogą tak zostać bez reakcji naszej. I chcę powiedzieć Państwu, że w tej chwili po prostu będziemy budowali od nowa nasz wizerunek, który w mojej ocenie został zburzony. Będzie to trwało, nie wiem, rok, dwa. Będzie to też kosztowało naszych mieszkańców. Niestety, myśmy to już policzyli wczoraj, około 400-500 tysięcy złotych. Będziemy musieli mieszkańcy wydać na to, żebym ja wrócił z powrotem do tego wizerunku, który budowaliśmy, a który w taki prosty sposób i bardzo szybki chce, czy też nawet zrobił w mojej ocenie Pan Domasiewicz. Same, proszę Państwa, banery, które będziemy wystawiali tutaj w mieście, będziemy na nich też informowali o tym, co by się stało, gdybyśmy posłuchali się Pana Radnego, jakie byłyby ceny, gdybyśmy po prostu produkowali na gaz. To jest około 100 tysięcy złotych. To wszystko będzie niestety po prostu z Państwa pieniędzy, ale musimy to zrobić. Ja mam to wpisane w kontrakcie, mam dbać o wizerunek firmy. Podchodzę do tego z pełną determinacją, z szacunkiem do tej firmy i dla właściciela, i dla pracowników, i muszę po prostu o to zadbać. Też wejdziemy też na pewno na drogę sądową z tymi wszystkimi tematami, które są kłamliwe i niestety będą to pozwy cywilne. One będą trwałe. Nie wiem, ile to będzie trwało. Te koszty też poniosą niestety mieszkańcy, nasi odbiorcy ciepła, ale taka jest kolej rzeczy. Jeżeli się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć B. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania do mnie, to bardzo, bardzo proszę. Można? Proszę bardzo. Pierwsza sprawa. Pokazał Pan na wykresie ceny węgla. Nie pokazał Pan zrębek. Czyli listopad zrębki, jak się kształtowała cena zrębek. Nie ma MPEC takiej... przeszedł 60% ponoć, tak, na cenę ciepła ze zrębek. Jak to się kształtowało? Kształtuje się, proszę Pana, to w ten sposób, że one wzrosły praktycznie. Myśmy płacili za zrębki jeszcze w 2021 roku. W listopadzie Pan wyraźnie wskazał moment. Chodzi o to, kiedy były w listopadzie? Jaka była cena? No. Około 200 zł. Potem płaciliśmy nawet po 600. 200 zł za tonę. Tak. Później to znaczy? Jak to się przekształca? Jak się to kosztuje? To przez cały czas, proszę Pana, w tej chwili kosztuje około 400 zł tona. Cały czas ta relacja, jak gdyby ceny zrębek do węgla, ona jest cały czas taka sama. Czyli generalnie koszt, proszę Państwa, koszt w tej chwili spalenia węgla u nas, to jest koszt samego węgla, to jest około 1000 zł i około 1000 zł to są opłaty za dwutlenek węgla. Czyli to jest ta praktycznie, zawsze jest dwukrotnie, od 2 do 3 razy taniej jest, odbywa się spalanie, proces produkcji ciepła w stosunku węgiel do biomasy. Cena rośnie, ale to jeżeli rośnie cena węgla, to i rośnie zrębek, jeżeli cena spada, ale ta korelacja jest w granicach 2,5 razy taniej wychodzi to, co zresztą Pan, Panie Marku, widział, bo te ceny, one nie są po prostu tutaj wpisane, tylko to są realne ceny. Gdyby były inne, no to byśmy mieli wyższe, tak? Ale sam Pan widzi, że... Tak jest. A mogę dalej? Przepraszam. Proszę bardzo. Chodzi o to, że mówił Pan, że wzrost w funduszu płac o 12%. O 28%. 28%, przepraszam. Tak. 28%, słusznie, tak, nie w tym wziąłem. Pytanie, jak to się składa na poszczególne grupy? Nie wiem, proszę Pana, różnie. Na przykład zdecydowanie tutaj nacisk był na
grupę pracującą na kotłowni. Mhm. Myślę, że tam wzrosty nawet mogły sięgać po 40%. Natomiast dużo mniej to było w biurze i na sieciach, czyli zupełnie w innych działach. Mhm. Tamten dział został rozbudowany. Odpowiedzialność, szkolenia, kwalifikacje musieli zdobyć ci pracownicy. Część nie, odpadła, zrezygnowała. Niestety są to po prostu tematy, które nie każdy jest w stanie podjąć. Ja sam wiem, jak sterowałem turbiną 200 MW, to bardzo to przeżywałem i wiem, że to po prostu nie jest takie po prostu łatwe. Ci ludzie muszą zarabiać. Okay. Mogą zarabiać, jak się okazuje, mogą i zarabiać. Możemy płacić odsetki, możemy mieć kredyty i możemy mieć najniższą cenę w regionie. To wszystko można zrobić. Mówi Pan, że moc znamionowa przybyło 12%. Tak. A ilu klientów przybyło, odbiorców? Nie wiem, proszę Pana, to bo tutaj chyba zima ma znaczenie przy mocy. Tak ma? Zima ma chyba znaczenie ilość pobranego ciepła. Ma, proszę Państwa, co roku ludzie, praktycznie gdybyśmy nie mieli podłączeń, to by co roku spadałaby sprzedaż. Okej, okay, no ale wiemy ile przyłączeń zrobiono? Nie wiem, proszę Pana, w tym okresie, w tamtym 12 lat. Pytam, no, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, około 12 myślę, tak? Głównie to jest po prostu, to są duże budynki, to jest najtańsza forma, bo my, proszę mieć na uwadze to, że my musimy te koszty ponieść, musimy to podłączyć. A te koszty są bardzo podobne, czy podłączamy duży budynek, czy też ma. Mhm. Deweloper pan Grodzki przecież na tej swojej działce ma gaz pod nosem, tak? Też jest podłączony. Nie, to ja w tym kontekście pytam, bo jak pan mówi, że musi pan wydać na promocję nie wiadomo ile, jak pan ma 12 budynków, to łatwiej może z właścicielami się dogadać, zapraszając na kawę albo na wycieczkę, niż wydawać pieniądze, żeby tylko wydawać. Bo do czego zmierzam? Czy jest mierzony później skuteczność tych działań marketingowych w sporcie? Proszę pana, nie mierzymy tego. Ja to po prostu widzę, czy te przyłączenia są, czy ich nie ma. I nie zamierzam rezygnować z tego i nie zamierzamy tutaj nic zmieniać. Jeżeli będziemy mogli przy okazji naszej reklamy wspierać naszych mieszkańców w różnych wydarzeniach, to zamierzamy to robić od tego roku. Mamy już, zarabiamy pieniądze na energii elektrycznej. W tej chwili to jest marża rzędu 500 może procent. I proszę pana, będziemy tak właśnie działali. Mhm. Są to pieniądze, które mają pomóc i przedsiębiorstwu, mają wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji energii cieplnej i tym samym na obniżenie ceny ciepła. Jak już mam pytanie do tej energii, czy firma analizowała, dlaczego będą przy węźle? Nie analizowałem. Tak. Ja to jest. To było. Bo to jest nie tylko nie, energii, nie jest parę kadencji, i sąd tak samo, tylko już za pańskiej kadencji. Sąd też chyba ma swoją właśnie. Sąd? Rejonowe. Ma swoją chyba ciepło, kontrolę. Nie, wydaje mi się. Nie? Bo wydaje mi się, że jak jest zima, to zawsze tam byłem grać. A mieszkowo? Nie wydaje mi się. Sprawdzę to. Okay. Nie wydaje mi się, nie za mojej kadencji to miało miejsce. To jest mało ważne. Mało ważne, ale po prostu moi ludzie wiedzą, że cokolwiek się rusza, jest w zasięgu do podłączenia. Po prostu podłączamy, po to podłączamy, żeby uzyskać efekt skali. I po to jest ta po prostu promocja. Czy to się podoba komuś, czy nie. Proszę Państwa, nie takie firmy się reklamują, a się wydaje, że są praktycznie sprzedają produkty, które się same sprzedają, a też się reklamują. Ostatnie pytanie. Pan powiedział, że rad wykupuje płatne boty. Tak, w mojej ocenie tak. Tak, takie dochodzą takie, proszę pana, mam to zapisane, mamy to zrobione, takie boty przychodzą z pytaniami, mamy tutaj. No to na czym to polega, bo jakby coś więcej. Nie wiem, proszę pana, ja się na tym nie znam, natomiast. No jest pan programistą. Jestem programistą, proszę pana, natomiast też. Nie posiadam, proszę pana, tych social mediów, mam chyba na Facebooku, założył mi po prostu syn, tak?
Nie znam się na tym, nie wiem co to robi, proszę pana, nie mam na to po prostu czasu. W ocenie prawników ma to takie znamiona, o jakich mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.